Dzień dobry, Mateusz. Zajmiemy się dzisiaj tematem zmiany domyślnego komunikatu wyświetlanego użytkownikowi w przypadku zablokowania strony, na którą próbował się udać. Domyślnie ten komunikat oczywiście jest w języku angielskim. Przetestujmy się, jak wygląda taki komunikat. Jak widzimy, strona WP.pl została zablokowana zgodnie z naszymi ustaleniami, natomiast komunikat jest w formie domyślnej po angielsku. Przygotujmy teraz go w formie bardziej zrozumiałej dla naszych użytkowników w języku polskim. Udajemy się zatem do sekcji Systems oraz sekcji Replacement Messages. Jak widzimy, znajduje się tutaj zbiór wszystkich komunikatów wyświetlanych użytkownikom bądź administratorom przez jednostkę FortiGate. W tym przykładzie interesuje nas profil FortiGate Blog Page. Jak widzimy, mamy tutaj wyświetlony komunikat w języku angielskim, po prawej stronie natomiast tekst HTML-owy, w którym to możemy podmienić komunikaty na język polski. Zmieńmy teraz dwa zdania, główny komunikat oraz zdanie poniżej. Na liście po prawej stronie znajdujemy odpowiednie miejsce i zastępujemy naszą przygotowaną frazą polską. Możemy zaobserwować od razu rezultat w czasie rzeczywistym. Zdanie poniżej także możemy odpowiednio zmodyfikować. W tym momencie zauważamy, lecz dane dwa komunikaty zostały poprawnie podmienione, więc możemy zapisać nasz nowo przygotowany szablon.